Ja to nazywam zawsze wypornością dupy. O, wyporność dupy to jest dla mnie wtedy, kiedy po prostu zaczyna cię boleć dupa, jak ty się oglądasz. To znaczy, okay, że już chyba, że po prostu to nie wytrzymuje. I zauważyłem, że... Dlatego ja oglądam na leżąco. Ale, no ale w kinie zawsze to jednak przypinam do takiej sytuacji, że to jednak film dźwiga emocjonalnie. I wtedy mi się pojawia zawsze wyporność dupy. Kiedy nie dźwiga emocjonalnie, to na pewno dupa mnie zacznie zaraz boleć, nie? Ale zauważyłem, będąc w kinie ostatnio, że po 40 mniej więcej 5 minutach, 50, jakoś tak, mimo że film nawet był ciekawy, miałem takie, kurde, coś mi tyłek zaczyna boleć. I co? I od razu to sobie przeanalizowałem i myślę sobie, że wynika to jednak z seriali, które właśnie trwają 45 minut. I masz zamkniętą historię, masz potem drugi odcinek, nie? Z nową historią i z nowym napędem fabularnym.